Cześć, tutaj Rafał Porada. Dzisiaj zapraszam Was do ostatniego odcinka z Grid for Speed Most Wanted 2005. Ostatni podsumowujący odcinek, całą grę. Opowiem trochę o tym, jak się gra. A chociaż pewnie i tak większość z Was gra już tę grę i wie, o co chodzi. No ale dla tych, co nie grali, to też opowiem trochę o fabule, a także o moich odczuciach związanych z całą grą. Więc zapraszam. Gra, pewnie jak mówiłem wcześniej, chyba na początku, na pierwszym filmiku, gra wyszła w 2005 roku, czyli już bodaj no, 10 lat temu, bo nagrywam to w 2015 roku. I wciąż wygląda dobrze, jeśli mam być szczery, pod względem graficznym. Oczywiście nie jest to samo, co tegoroczny Need for Speed 2015, ale jest to przyzwoicie, nie razi jakoś bardzo w oczy grafika. I klimat. Klimat to jest coś niepowtarzalnego. Jeśli mam jeszcze, dla mnie to jest ikona. Most Wanted 2005 to jest dla mnie ikona serii Need for Speed, moja ulubiona gra. Na zasadzie to mój pierwszy Need for Speed, jakiego grałem tak trochę. W Underground 2 też grałem, ale nie było to. Była ta krótka sesja gry. Nie przeszedłem całej gry nigdy. I też tam są podzielone głosy, czy to lepsze było Most Wanted, czy Underground 2. Ja się nie mogę wyrazić w tym temacie, bo nie grałem w Underground 2 tak tyle co w Most Wanted. No ale z tych serii, z tych gier od 2005 roku Most Wanted było moim ulubionym. I przechodząc trochę do fabuły, gra skupia się na czarnej liście. Jesteśmy jednym z zawodników na czarnej liście i celem gry jest jakby pokonanie zawodnika, który na początku zabrał nasz samochód. Zapomniałem powiedzieć, że spoilery. No tak, trochę spoilerów powiem tutaj, no chociaż i tak pewnie jak obejrzeliście moje poprzednie filmiki, to już tam wiadomo, o co chodzi mniej więcej z tymi kierowcami z czarnej listy. No ale tak, spoilery. I tak, na tym polega gra. I w międzyczasie trzeba wygrywać wyścigi, mieć coraz wyższe notowania i zdobywać, tam zaliczać kamienie milowe poprzez pościgi z policją. A i przy okazji z tych wszystkich gier Need for Speed też te pościgi są zrobione najlepiej. I jakoś tutaj ta policja ma faktycznie znaczenie, nie tak jak w Carbonie, ale to w następnym filmiku, jak będzie Carbon, opowiem. Jak widzicie, tutaj właśnie trwa pościg. To obecnie jest poziom drugi. Policja, a ktoś się rozwalił. No dobra. I też policji jest 5 poziomów. Jeszcze w tym po ostatnim wyścigu z szefem jest 6 poziom. To pewnie też widzieliście już w filmiku z Razorem, jak robiłem. I piąty jest tak, pierwszy poziom no to jest prosty, że można nawet na wstecznym jechać i policja nie złapie. Drugi no to trochę tam trudniej, ale też na wstecznym można ich normalnie bez problemu się z nimi ścigać. Można się z nimi ganiać bardziej, bo to ścigania tutaj nie ma. No trzeci poziom to już trochę robią ze schody. Czwarty jest jeszcze trudniej, no i piąty to już trzeba uważać. No ale przejdźmy trochę do zawartości, jaka jest w grze, czyli do samochodów. I mamy w grze dostępne 32 samochody, no od tych takich słabych, znaczy raczej wolnych, jak Fiat Punto, aż do Lamborghini Gallardo na przykład. Przechodząc oczywiście przez tam Audi A4, jakiś Audi Clio, czy Renault Clio oczywiście, co ja plotę tutaj. I inne ikony jak Ford Mustang czy tam Mitsubishi Lancer. I może wybór nie jest taki jak w nowszych grach, ale wciąż wystarczy to, żeby mieć rozgrywkę na wysokim poziomie i nie bać się o to, że zabraknie samochodów. Jeśli chodzi o możliwości tuningu, oczywiście na tym też się skupia Need for Speed. Mamy możliwości tuningu zewnętrznego, czyli tam części, zmienianie części, dodawanie spoilerów, zmienianie felg, masek, czy tam wlotów powietrza na dachu. Jeśli chodzi o wygląd, to tam proste takie kolor, naklejki, a osiągi też można zmienić od silnika, po turbosprężalkę, hamulce, zawieszania, wszystkie takie części. I też jest tam kilka poziomów i odblokowuje się je wraz z postępem w karierze. Przejdźmy jednak do tego, co można robić w grze po tym, jak się zakończy karierę, no bo to też jednak pokazuje, czy gra jest zrobiona dobrze, czy po skończeniu kariery można coś robić. I tak w tej grze można robić bardzo dużo, można się ścigać dalej z policją, co jest przynajmniej dla mnie wielką frajdą, rozwalanie tych blokad drogowych, czy
niszczenie radiowozów w inny sposób jest na pewno wielką przyjemnością. Sama jazda też sprawia przyjemność, skakanie po budynkach, te fajne kamery, takie kąty kamer są zawsze przyjemnym widokiem. A kiedy i to nam się znudzi, mamy też do dostępu różne serie prób, w których można sprawdzić swoje umiejętności, a także pojeździć samochodami, których normalnie nie można sprawdzić. Czekam taksówki, jakieś samochody dostawcze tam z pizzą, czy nawet pick-upy. No i tak, to chyba tyle. Podsumowując grę, no ode mnie jest bardzo wysoka nota. Ogólnie chyba od wszystkich graczy jest wysoka nota. Jedna z najlepszych gier, jakie wyszły kiedykolwiek chyba, wyścigowe. No i na pewno ode mnie tytuł najlepszego Need for Speeda w historii. I tak, chyba to wszystko powiedziałem już, prawda? Dużo możliwości tuningu w miarę jak na tamte lata. Dobra grywalność, świetna grywalność. Też możliwości ponownego grania kariery są. No bo ja na przykład przeszedłem tą grę kilka razy i za każdym razem doszedłem do końca, nie znudziło mi się w trakcie. I tak, najlepiej zrobione pościgi ze wszystkich Need for Speedów. Bardzo dobra gra. I to tyle chyba ode mnie. Dzięki za oglądanie, dajcie jakiegoś tam suba albo lajka, ja się nie pogniewam, wręcz przeciwnie, będę bardzo zadowolony. I to tyle. Pozdrawiam, Rafał Porada. This is Charlie 2-4, we've got a 10:43 between us and our target quadrant. We'll advise on progress.